Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk, witam. To jest debata tygodnia, witam ze studia telewizji TVT. Do debaty tygodnia, do rozmowy na najbardziej gorące tematy w tym tygodniu zaprosiłam posła. Tutaj z prawej strony Adam Gawęda, Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej witam strony serdecznie. Maciej Kopiec z Wiosny. Witam panu serdecznie. Od pana Macieja Kopca chciałabym zacząć. Właściwie reprezentujecie państwo dwa różne światopoglądy, dwie różne partie. I na początek pytanie o to, o czym dyskutuje się najbardziej w tym tygodniu, czyli prawo aborcyjne. Czy to prawo aborcyjne jest dobre czy złe? To jedno pytanie najważniejsze. Państwo optujecie za tym, żeby aborcja była nawet na życzenie. Czy to jest dobre podejście, czy to jest kolejna skrajność? Nie optujemy za skrajnym rozwiązaniem aborcji na życzenie. Optujemy za tym, żeby prawo było dopasowane do poziomu opieki medycznej na poziomie europejskim i przede wszystkim optujemy o to, żeby trybunały polityczne nie wydawały niezgodnych z prawem orzeczeń, żeby trybunały przede wszystkim były apolityczne i przede wszystkim były dopasowane do tego, w jakim momencie rozwoju cywilizacji jesteśmy, żeby jedna ideologia nie narzucała całemu społeczeństwu postępowania zgodnego z tą ideologią, żeby ta jedna ideologia nie dominowała w Polsce, ponieważ aborcja i tematy związane z przerywaniem ciąży zagrożonej, ciąży, która rodzi dzieci, które są martwe, to nie jest temat ideologii. To jest temat przede wszystkim kwestii podejścia medycznego, to jest kwestia zdrowia psychicznego kobiet. To jest bardzo trudny temat, który dzisiaj został przez Prawo i Sprawiedliwość wprowadzony do roli takiego wprowadzania fundamentalizmu na siłę przy pomocy trybunałów, które są zależne od partii politycznych. No i dajmy drugiej stronie się wypowiedzieć. W takim razie, czy Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście nie bierze pod uwagę tego, co wykrzykują kobiety właściwie już obecnie na ulicach? Przede wszystkim uporządkujmy pewne fakty, bo nieznajomość prawa, nieznajomość podstawowych praw, które kształtują nasz ustrój przez pana posła, no jest rażący. Przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny orzekł to. To po pierwsze. Po drugie, nigdy w historii nie było tak, że niewłaściwe organy wybierały w skład Trybunału Konstytucyjnego swoich przedstawicieli. Zawsze była to decyzja, która miała charakter wyboru, który został wprowadzony do porządku prawnego w Polsce i tym razem tak samo się stało. Trzecia rzecz podstawowa. To w 97 roku, panie pośle, wystarczy troszeczkę do historii spojrzeć. W 97 roku to nie kto inny jak profesor Zoll i cały skład Trybunału Konstytucyjnego orzekł. Oczywiście orzekał wtedy z innych przyczyn kwestię aborcyjną, aborcji z powodów społecznych, ale jednoznacznie wtedy w pełnym składzie Trybunał orzekł, że aborcja jest nielegalna i niezgodna z konstytucją. Z konstytucją, która była przyjmowana i opracowywana jeszcze za Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I dobrze, i dajmy drugiej jeszcze, stronie jeszcze, też. I jeszcze tutaj, bo to trzeba uporządkować. I przywołam jeszcze wywiad z panem profesorem Rzeplińskim z 2016 roku. No trudno, czy profesora Zolla, czy profesora Rzeplińskiego posądzać o sympatię do Prawa i Sprawiedliwości. A profesor Rzepliński powiedział wprost, niezależnie od tego, jakbyśmy nazywali prawo, jakbyśmy nazywali aborcję, to jest ona nielegalna i jest to po prostu zbrodnia przeciwko życiu każdego człowieka. Ja, i to chcę mocno podkreślić, jestem za ochroną życia, ale również za tym, żeby tworzyć, i to tworzymy, warunki do tego, by matki, które rodzą dzieci, niestety czasami kalekie, miały pełną ochronę i pełne wsparcie właśnie przy wychowaniu. I druga strona chce to skomentować? Odpowiem, że Prawo i Sprawiedliwość wykreśliło z Narodowego Programu Zdrowia refundację bądź wspieranie leczenia bezpłodności. I to jest taka polityka, którą państwo uprawiacie, patrzenia w tył i szukania uzasadnień dla czynów, które podejmujecie w przeszłości, bo oni też tak zrobili. Czyli jeżeli ktoś ukradł kiedyś kawałek tortu, to my go teraz możemy ten tort cały zjeść. Natomiast kto dzisiaj orzeka? Orzekają osoby stricte zależne od partii politycznej. Tutaj w tym orzeczeniu brała udział pani Krystyna Pawłowicz, która jest posłanką PiSu. Byłą, co prawda, ale bardzo zależną od partii. Tutaj w tym procesie orzekania bierze udział prokurator stanu wojennego, pan Piotrowicz, któremu partia Prawo i Sprawiedliwość znalazła takie bardzo dobre miejsce w zamian za zależność od siebie właśnie w Trybunale Konstytucyjnym. Orzeka pani Julia Przyłębska, która jest powołania
Jarosława Kaczyńskiego w tym miejscu, w którym w tym momencie jest. I chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że my tu mówimy o ochronie życia. Państwo nie chronicie życia. Państwo wprowadzacie na siłę fundamentalizm religijny do tego, do swojego postępowania. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna i bardzo istotna rzecz. Może pan poseł mi przytoczy przykład z historii, jeżeli już się posługujemy historią, w którym uzasadnienie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zostało i powstało poza Trybunałem Konstytucyjnym. Bo to uzasadnienie zostało dostarczone do Trybunału Konstytucyjnego. Państwo napisaliście to uzasadnienie Trybunałowi. Zostało ono dostarczone, co potwierdza jeden z sędziów właśnie tego Trybunału. Czy pan chce się odnieść do tego, panie pośle? Ale bardzo trudno się odnosić do takiego po prostu bełkotu, który nic nie ma wspólnego z prawdziwą debatą. Jest pan młodym człowiekiem, ma pan prawo nie wiedzieć i ma pan prawo błądzić. Ja to rozumiem. Ważne jest, żeby szukać jednak dobrej drogi dla siebie i dla swojej przyszłości. Ochrona życia, myli pan ochronę życia z wsparciem, z pomocą, z procesami, które mają służyć matkom, które no, starają się o potomstwo. No, są dwa różne obszary i jeden i drugi jest ważny. Ochrona życia jest bardzo ważna, dlatego że gdybyśmy jej nie chronili, bylibyśmy cywilizacją śmierci i w tym momencie każdy z nas nie miałby gwarancji, że może po prostu przyjść na świat. To jest raz, a dwa, pomoc matkom, które starają się o to, żeby mieć potomstwo, to jest bardzo ważna, konstytucyjna, wręcz cywilizacyjna nasza powinność i staramy się wszystkie te elementy, które pozwalają na to, żeby rzeczywiście w sposób racjonalny, ludzki i taki etyczny pomagać matkom, wprowadzać w życie, również z ochroną wszystkich tych, których dzisiaj po prostu nie stać na takie leczenie w tych projektach leczniczych. Wiele takich elementów tutaj żeśmy wprowadzili. Dobrze. Proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Wystarczy tylko po prostu popatrzeć na to, co jest w otoczeniu i też proszę popatrzeć na to, w jakich występujecie eventach ulicznych, narażając właśnie życie ludzkie na szwank, na zdrowie. I dajemy drugiej stronie również się odnieść jeszcze raz i przechodzimy teraz jeszcze do kolejnego pytania. Podkreślam, Partia Prawo i Sprawiedliwość wykreśliła z Narodowego Programu Zdrowia program leczenia bezpłodności i wspierania rodziców, którzy chcą zaplanować swoją przyszłość i chcą rodzić dzieci, a z powodu chorób wielu nie mogą tego robić, więc to państwo robicie wybiegając i patrząc tak hojnie w przyszłość. Dobrze, przechodzimy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie, właściwie zacznę od pana, czy to 500+ dla z powodu już właściwie ciąży, bo właściwie już wtedy miałby być przyznawane. To jest kolejny pomysł taki trochę populistyczny, bo być może no, mieszkańcy Polacy chcieliby to usłyszeć. W tym absurdalnym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w jego uzasadnieniu czytamy, życie ludzkie, byt człowieka zaczyna się od chwili poczęcia. Nawet jeżeli w pewnej fazie rozwoju życie człowieka zależy od życia matki, od organizmu matki, dziecko poczęte nie może być traktowane jedynie jako fragment organizmu matki, jest bytem, podmiotem odrębnym wobec matki. To jasno stwierdza, że według Trybunału pani Przyłębskiej płód w łonie matki jest dzieckiem. Program Rodzina 500+ w swoim zamiarach wspiera dzieci w rozwoju. Więc jeżeli Trybunał dzisiaj, którego państwo z Prawa i Sprawiedliwości proponują słuchać i proponują, żeby był wiarygodny w orzecznictwie, jaka istota jest dzieckiem, a jaka nim nie jest, orzekła, że płód w łonie matki jest dzieckiem. Więc skoro idźmy za ciosem. Jeżeli płód w łonie matki jest dzieckiem, a program 500+ wspiera dzieci, to niech w takim razie 500+ obowiązuje od chwili poczęcia. Dobrze. I druga strona zechce to skomentować. To absurd czy pomysł jakoś tam logicznie? Wszystkie te elementy, które mogą pomóc w rozwoju rodziny, są jak najbardziej zasadne do tego, żeby je analizować. Zwróćmy uwagę, że na początku wprowadziliśmy 500+ pewnymi ograniczeniami, potem żeśmy to rozszerzali. Ten element jako propozycja również jest do rozważenia. Ja bym się z tego absolutnie nie wycofywał, z takiej analizy po to, żeby wybrać najlepsze rozwiązanie. Ale tutaj pan poseł no, kolejny raz dotyka kwestii, które są, no już nie mówię, że nieetyczne, ale po prostu nieeleganckie. Czy pan poseł jest posłem Biedronia, czy posłem Wiosny? Bo ja też mogę po prostu pana nazywać, że jest pan posłem zależnym od pana Biedronia, albo nie wiem jeszcze od kogo. No po prostu jest pan posłem chyba Wiosny, tak się pan przedstawił. A w związku z tym Trybunał Konstytucyjny nazwijmy tak, jak on faktycznie jest. Zawsze każdy trybunał w historii miał swojego szefa. Jakoś nigdy nikomu to nie przeszkadzało, że większość
sędziów, zgodnie zresztą z przyjętą konstytucją za Sojuszu Lewicy Demokratycznej, była powoływana przez organa polityczne. Bo tak jest w każdym kraju, nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie. Są przyjęte zasady, są przyjęte normy, kto powołuje. A pan przywołuje, że to prezes powołuje, czy jednej, czy drugiej partii szef. Nieprawda. Po prostu powiedzmy sobie to uczciwie. To jest wprowadzanie specjalnie chyba w błąd opinii publicznej po to, żeby w jakiś sposób antagonizować ludzi. Dzisiaj ważnym zadaniem dla Polski jest, żeby szukać rozwiązań takich, które pozwolą przetrwać ten trudny okres. My na to zwracamy uwagę. Natomiast jeśli w jakiejkolwiek debacie, również ze strony lewicy, czy wiosny, czy nawet najmniejszych innych ugrupowań, będzie propozycja racjonalna, to będziemy ją analizować. Zawsze tak robimy. Dobrze, i o racjonalne pytanie tym razem od pana zacznę. Panie pośle, czy logika w przepisach, które dotyczą lockdownu, jest czy jej nie ma? Bo tutaj dyskusji i kontrowersji jest już cała masa. Kiedy galerie handlowe są otwarte, stoki z kolei działać nie mogą, przedsiębiorcy się już buntują. Czy to dobrze, czy źle? Jak pan ocenia te posunięcia rządu? Zawsze byłem zwolennikiem, niejednokrotnie zresztą tutaj to podkreślałem w tym studiu, by szukać najlepszych rozwiązań. Popatrzmy rok temu, o tym czasie przygotowywaliśmy się do tego, że nastąpi taki moment, w którym trzeba będzie podejmować bardzo drastyczne decyzje. Spróbowaliśmy i ta próba odniosła sukces i ten wiosenny lockdown no rzeczywiście był trudnym okresem, ale 175 miliardów złotych powędrowało na konta przedsiębiorców i tych najmniejszych, i tych większych. To nie byłoby możliwe, gdybyśmy nie wprowadzili konkretnych reform, gdyby nie było większych przychodów z podatku VAT, z akcyzy itd., itd. Nie będę tego wyliczać. Tak. Dzisiaj mamy sytuację taką, w której międzynarodowe, nie polskie, międzynarodowe agencje ratingowe przyznają Polsce, Holandii i jeszcze paru innym krajom Europy, że Polska jest wśród liderów o najmniejszym spadku PKB. Jest wśród liderów, w których gospodarka najmniej ucierpiała i jest liderem we wprowadzaniu dobrych rozwiązań. To nie znaczy, że one są całkowicie dobre i idealne. Gdyby tak było, co miesiąc nie analizowalibyśmy sytuacji, co miesiąc nie wprowadzalibyśmy kolejnych tarcz i kolejnych środków. Nie ma tutaj idealnego rozwiązania. Doskonale i pani, i państwo również. Ja muszę tutaj pilnować, żeby państwo ale w takim samym czasie. To było pytanie trochę szersze, bo to było pytanie również skierowane, co rząd robi. Ja jestem oczywiście parlamentarzystą, który wspiera prawo i jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Więc tutaj jeszcze chcę tylko dodać jedną bardzo ważną rzecz. Uważam, że kolejne rozwiązania i wychodzenie z lockdownu i zapowiedzi pana premiera idą właśnie w tym kierunku, żeby jakby gospodarczo zacząć odbudowę tego, co po lockdownie. Dobrze, wiemy już, co robi rząd. W pana ocenie robi dobrze, czy są jakieś luki? Do ideału bardzo brakuje, jeżeli chodzi o te postępowania rządu. Dobrze, że pan poseł to zauważył. Pan poseł w swojej bardzo długiej wypowiedzi próbuje taką metodą właśnie Mateusza Morawieckiego bardzo ładnie mówić, bardzo naokoło mówić o tym, jak te tarcze powinny działać, bo mówi o tym, jak powinny działać, a nie o tym, jak działają. Bardzo dobrze się mówi kwestią agencji ratingowych, tudzież faktami, tudzież jakimiś liczbami, którymi się operują. Natomiast ja się spotykam z przedsiębiorcami, się spotykam z ludźmi, którzy do mnie przychodzą, do których ja też wychodzę i oni mi mówią, jaka tarcza? Przez okres 10 miesięcy dostaliśmy 2080 zł, dostaliśmy 2500 zł, dostaliśmy 3000 zł. Ktoś nam zabronił wykonywania działalności gospodarczej. I to są realne wyniki działania rządu PiS. Nie to, co powiemy z mównicy, czy też powiemy w studio telewizyjnym, tylko jak żyje się ludziom. Podobnie branża górnicza. Przecież 27 członków parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy od 6 lat rządzi w Polsce. Od 6 lat macie państwo wpływ na to, jak wygląda branża energetyczna, jak wygląda branża kopalni na Śląsku i nie robicie z tym nic. Związkowcy apelują o to, żeby poznać w końcu plan na to, jak będą mogli, gdzie będą mogli pracować, gdzie będą pracować ich dzieci za 30 lat. A państwo przylatujecie śmigłowcami z Warszawy do Katowic, czy też na Śląsk i mówicie, że macie program, który jest napisany na 5 kartek na szybko i próbujecie właśnie tym programem ludzi zmydlić oczy, żeby jeszcze porządzić, żeby jeszcze rok, żeby jeszcze trochę czasu zyskać, żeby jeszcze w jakiś sposób ludzi oszukać, że dajecie sobie z tym wszystkim radę. Nie dajcie sobie z tym rady.
Naprawdę, co jeśli nie dajecie rady? Górnictwo ze strony Prawa i Sprawiedliwości już jest, ta umowa społeczna będzie? Oczywiście jest w trakcie wypracowywania wspólnego stanowiska rządu i strony społecznej. To oczywiście ja w tym brałem udział, więc to nie jest łatwy dialog, ale ani Lewica, ani Wiosna, ani wszyscy z opozycji nigdy tak ostro nie działali na arenie międzynarodowej jak teraz i wcale nam w tym nie pomagają. To oczywiście pięknie w studiu powiedzieć, nic nie robicie, nie potraficie zrobić, nie potraficie przygotować. Tyle tylko, że restrykcje dotyczące górnictwa zapowiadane przez pana Biedronia, że zlikwiduje górnictwo do 2030 roku, to właśnie efekt tych bardzo niefortunnych, by powiedział mocniej, bardzo złych deklaracji na arenie międzynarodowej. Te deklaracje i te hasła powodują, że Komisja Europejska i Unia Europejska mówi, no przecież z waszej strony posłowie Lewicy czy Wiosny mówią, że da się zlikwidować to górnictwo, to likwidujcie. No a tu z drugiej strony w studiu pan poseł zarzuca, że my nie potrafimy przygotować planu. My nie potrafimy przygotować i nie przygotujemy planu szybkiej likwidacji. Dlatego, że naszą odpowiedzialnością i również moją, kiedy pełniłem funkcję sekretarza stanu, było to, żeby górnictwo stabilnie mogło funkcjonować, żebyśmy wykorzystywali nowe technologie. A to nie jest łatwe. I tego rzeczywiście w ciągu miesiąca przygotować się nie da. Jeszcze komentarz z pana strony, bo tak, kończymy. Czas nas goni. W takim razie ja bardzo trzymam za słowo pana Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że węgla wystarczy na 200 lat, potwierdził to Andrzej Duda. I jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że mam ogromną nadzieję, że te plotki, które dzisiaj na Śląsku krążą, nie są prawdziwe i że zostanie pan po stronie górników, będzie pan ich reprezentował w Sejmie, a nie przyjmie pan rzekomej posady w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, uciekając od odpowiedzialności do spółki węglowej, spółki Skarbu Państwa, że będzie pan po stronie górników i że będzie pan dalej ciężko pracował na rzecz tego, żeby górnicy w Polsce mieli pewną przyszłość. To zadeklarowałem, to tak odnośnie tej propozycji, nie złożyłem swojego akcesu. Gdybym złożył, to w ubiegły piątek o godzinie 11 musiałbym to zrobić, a tego nie zrobiłem. Cieszę się bardzo. Będę na pewno zawsze po stronie tych, którzy na mnie głosowali, będę zawsze po stronie tych, którzy mi zaufali, żeby to górnictwo mogło dalej funkcjonować i nasz region, żeby się mógł rozwijać. 200 lat, kończymy. Rozumiem. Kończymy dyskusję, kończymy rozmowę. Dziękuję panom za wizytę i za udział w tej debacie. Państwu dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Thank you.